No witam jeszcze raz, Rafał z OzonMat. Mamy kolejną część poradnika. Mamy pomieszczenie wydzielone, część pomieszczeń niewydzielonych, jak widzicie. W pomieszczeniu wydzielonym, czyli jest to łazienka, bardzo mała kubaltura, mało metrów sześciennych, około 10, pi razy oko razy drzwi. Mamy zabezpieczone, tutaj możemy się spokojnie poruszać. Zobaczcie, nic się tu nie dzieje. Okno mamy uchylone, tutaj również okno uchylone. Nam pokazuje cały czas dobrze. Wystarczyłoby, żebyśmy weszli do pomieszczenia z ozonem. Może tak zaraz zrobię i zobaczycie, jak raptownie się to wszystko zmieni. Tutaj mamy również pomieszczenie, w którym się możemy poruszać, a tu mamy pomieszczenie wydzielone. Słychać, że mierniki pikają. Minęło chyba 10 minut ozonowania, jeszcze zostało ze 20, więc wyjdziemy, zobaczymy w maseczce, jakie osiągnęliśmy stężenie. Maska, której dzisiaj używam, jest to pełna maska z filtrami, maska 3M i z dodatkowymi jeszcze osłonkami węglowymi, także żeby działać. Więc wchodzimy do pomieszczenia, zobaczymy, jakie otrzymamy stężenie. Zabieram ten mierniczek, o którym mówiłem, i wchodzimy. Spójrzcie, co się dzieje. Od razu nam syk. Takie mamy stężenie. Rośnie, więc wychodzimy stąd. Pozostało nam jeszcze 20 minut pracy i później respiracja. Tak jak widzieliście, weszłem sobie z tym mierniczkiem, o którym wcześniej mówiłem. W momencie wystarczyło wejść, czujniki, sensory wyłapują za chwilę różne związki, formaldehydy, LZO, PM2,5, wszystko. No, dwutlenku węgla Wam nie pokażę, czy tlenku węgla z tego względu, że tam nie ma. No, przy ozonie to by było dziwne, żeby było, ale od razu zmieniły się parametry, także widzieliście, po 10 minutach pracy osiągnęliśmy w miarę tam stężenie, które wymaga od nas polskie prawo, prawo sanepidu, czy tam wszystkich tych innych izb do degradacji tych wirusów. No i jeszcze oczywiście zamgłowimy pomieszczenie. Więc następny poradnik będzie respiracja po ozonowaniu.